Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w grze Last Dayonair. Dzisiaj chciałbym wam pokazać krótki urywek, jak mnie rajdersi odwiedzili, bo jak dobrze wiecie, po każdym rajdzie jak zrobicie, musicie coś dać rajdersom, żeby po prostu byli zadowoleni. No ja ogólnie dałem im maczetę, mimo że z tego co tam on mówił jest zadowolony, to i tak mnie zrajdowali. Ja i tak tam dalej w tych skrzyniach nic nie mam praktycznie. Zabrali mi takie pierdoły, których mam bardzo dużo. Najcenniejsze mam w Metal Roomie. I ogólnie jakoś specjalnie na nich nie czekałem. Jakoś tak przypadkowo wszedłem do gry. Zobaczyłem, że za 10 minut będą u mnie, no to poczekałem. Nie ma co przeciągać, zobaczcie sami jak to wyglądało. Sami widzieliście, troszkę śmiesznie to wyglądało, ale pierwszy raz był taki moment, że mogłem ich w bazie u siebie spotkać, no ale chyba są nieśmiertelni, nie wiem. Cały czas się leczyli, tak? Nie wiem, czy mają jakiś limit może leczenia, nie mam pojęcia. Możecie dać mi znać, czy tak to jest, że nie da ich się zabić, czy po prostu trzeba w nich cały czas strzelać, jakoś tam zadawać im obrażenia. Bo jestem ciekaw, czy naprawdę da się ich zabić. Widzieliście, co zabrali. Takie dla mnie, można powiedzieć, śmieci. Ja ich mam sporo, cały bunkier. Także wiecie, jakoś się tym nie przejmuję. Najcenniejsze mam właśnie w Metal Roomie. No i co? No i jak wiecie, też jak was zrajdują, dostajecie dodatkowo taką bazę, gdzie możecie część właśnie tych skradzionych rzeczy odzyskać, ale i też inne możecie rzeczy fajne zdobyć. Także ja mam właśnie tą bazę i na koniec pójdziemy sobie ją zrajdujemy. Jest bardzo malutka, tylko siekiery zrobię. Jedno C4 potrzebne i no i sami zaraz zobaczycie. No i dobra, w ramach rekompensaty za to, że mnie okradli, mam bazę do zrajdowania o nazwie Alex, podłoga W33. Także co, jedziemy. Jest bardzo malutka, chwilę się zejdzie. Ogólnie też jest dziwne, bo po którymś rajdzie dałem im 6 czy tam 5 git i nie zrajdowali mnie. Teraz dałem im maczetę, mimo że był zadowolony, zrajdował mnie. O, i proszę, na samym wejściu. Mamy gloczka, wodę, no i tyle. I tak. No i tu mamy taką, zobaczcie.
taką malutką bazę. Rozwalimy tutaj. Uciekamy. Od razu skrzynię rozwalimy. Dobra. Poczekamy na zombiaki. Dobra, idzie. No spokojnie, bez ciuchów. Mogę w sumie jakieś wyjąć swoje. Ale w sumie. No mogę. Chyba, że. Nie będę wyciągał, bo. Już mam dużo wyjętych w skrzyniach w bazie. I wolę tamte pierw zużywać. No dobra, chociaż. To założymy. O, i mamy tutaj spodnie. No i okej. No i patrzymy w pierwszej. Zobaczcie. 2K modyfikowane. Super. Siekierkę mamy, zobaczcie. Peel off. Mimo, że taka mała baza. Ale kurczę. Dobra. Kurczę, dwa takie jaka zmodyfikowane i jeszcze nie tak zużyte bardzo. Może żeby się z nimi nie bawić, weźmiemy sobie tą łemkę. O, łóżko mam. Ciekawe, czy dwa można postawić. Okej, okay. Ta ziarenka. I tyle na razie tutaj. Jeszcze cztery skrzynie. Ale ich dużo. Zużyję tą maczetę. Teraz szybko M-ką lecimy. Weźmy sobie ten tasak. I okej, okay, tamte kleje były. O właśnie. Widzicie? Część z tych kradzionych rzeczy możecie odzyskać. Mamy bandaż. Tego mam sporo, to nie chcę. No i to tyle będzie. Wydaje mi się, że nic więcej nie będę zabierał. Także ja uciekam do bazy. No i to tyle będzie. Jakąś tam rekompensatę mam. Zobaczcie. Kurczę, ale że 2K w takiej bazie. Nieźle. Jedziemy stąd. No i dobra, to będzie tyle w tym odcinku. Ogólnie tutaj czas wam się odlicza na górze, że mogą was zrajdować, także też musicie wziąć to pod uwagę. No ale
jak dostawałem tą bazę, właśnie jak mnie rajdowali, z reguły chyba już mnie potem nie atakowali. Ale zobaczymy. Zobaczymy. Mogą rajdować tam i tak same śmieci są. Także mogą zabierać. Dobra, to tyle. Do usłyszenia już w kolejnym odcinku. Cześć.